A tak w ogóle, o Boże, co mi się tu porobiło, pościągało. Witam Was w nowym vlogu z nieobciętymi pindolkami. Tu chowamy nieobcięte pindolki. Nie widać. No, pogodę mamy jaką mamy, z 24 stopnie, nie pada, nie jest zbyt słonecznie. Ja narzutkę wzięłam, w razie był tak, że będziemy się ratować. No i w nowym vlogu. Dzisiaj Sopot, Kamienny Potok. Zobaczcie, pogoda się polepszyła. My lecimy na górkę, potem z górki. Zobaczymy, czy potok będzie, nie będzie, jak to się tam będzie działo. To są znikające potoki. Jakby coś, opowiem Wam kiedyś. Turyści lecą. Turyści lecą. Pan mi przeszkadza nagrywać, no. Dobra, turyści zmierzają tam, gdzie mają zmierzać. Trochę ich zostawiliśmy z tyłu, co znaczy z przodu, bo gadają. Niedobrze. O! Hogwart. Hogwart, Kamienny Potok. To byłoby to. No dobra, chyba dobra miejscówka i fajna plaża. No i dużo przejścia po parku, tak jak w górach. Bo to z powrotem będzie gorzej. Tym razem nie pada. No, no tak, już się nie padało. Outfit of the day z spodanki z czymś tam. I to był chyba dobry pomysł, bo trochę na słoneczko wychodzi. Schody, 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 schody. Tak, kasyjny parin. Opowiem Wam o tym Kamiennym Potoku, ponieważ w tamtym roku szłyśmy i tu jest takie miejsce, gdzie powinien być potok. Powinien być. Ale go nie było, jak szłyśmy w dół. A potem jak szłyśmy w górę, to się nagle pojawił. Także takie rzeczy się dzieją. Ja nie wiem, czy oni mają tam jakąś tamę i go zamykają, czy po prostu najzwyczajniej w świecie ciary były i magia. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, trochę uważam, bo jak widzicie, tych schodów tutaj trochę jest. Kto ogląda zeszłoroczne vlogi, to pamiętam. Schody? Akcje Potok? Vlogi. Akcje Potok. Akcja Potok. Akcja Potok. Tak. Się umalowałam, może to trochę głupio na plaży wygląda. Dobra, wiecie co, bo tak chciałabym zejść z całymi nogami. Wrócimy na dole. Wrócimy na dole. Dróżki rowerowe fajne właśnie omawiamy, a tutaj dowód, że Kamienny Potok w tę stronę nie istnieje. Tam gdzieś kawałek wody. Nie wiem, czy to wysycha jakoś. Bo zobacz. Tu się woda zebrała, bo jest zapora z liści. A potem płyną wartką. Dziwnie. Mamy dzisiaj na zestawie śniadaniowym w Kolibie. Zestaw śniadaniowy zacny. Tak. Będziemy wcinać. Sorry, pod słońce, ale muszę powiedzieć, że śniadanie przepyszne, słuchajcie. Bardzo dużo. Polecamy. Zakopiańska knajpa nad morzem. Wejście numer 4 Sopot. Koliba. Rewelacja po prostu, także naprawdę super. No, a my czekamy na zjazdowców. Zobaczymy, kto będzie. Spotkanie mamy i się śmieją z nas, że fotografujemy jedzenie. A ludziom na przykład są tacy fotografowie od jedzenia, którym tak, za to płacą, więc tak. To nie jest nic śmiesznego. Ładnie. Nawet niebo się zmieniło. I teraz to na plaży. Będzie trzęsła, bo po piachu idę. Nie jest to lekka droga. Piękne światło, ciepło. Rewelacja. Zobaczcie, jaką mamy piękną aurę i kolorystykę. Jest po prostu rewelacyjnie i cudnie i pięknie. Już trochę nas mało zostało ze spotkania, ale idziemy brzegiem morza do Sopotu. Tutaj leży, tutaj też leży. Co ty będziesz ratować chciałam.
Nie ratuj medus. Dlaczego? Tu ma. O, ich jest od jeszcze trochę. No wolałabym nie wejść w meduskę. Diabolina ratuje meduzy, chciałam powiedzieć. Zobaczcie, jaka piękna tęcza nad morzem. No druga tam idzie. Się zgadza. A tu mamy normalnie jakieś wodorosty roślinki.